Witajcie moi drodzy, ja jestem brat Michał i dzisiaj nadszedł ten czas. Zdradzę wam, powiem wam, jaka jest ta moja nowa misja. Bo moi drodzy, ja nie jestem bratem, ja jestem w sumie klerykiem. A kleryk to wiadomo, wstępuje do seminarium, jest 6 lat, no i jest księdzem, nie? No właśnie, nie u nas. A formacja u jezuitów. Niektórzy mówią, że fizyka kwantowa przy tym to bajka na dobranoc dla 6-latków. Profesorowie na uniwersytetach dalej się spierają, czy trudniej jest ogarnąć naszą formację, czy język chiński. Słyszeliście ojca Mateusza, no tak po prostu musi być. Zacznijmy od tego, że tytuł tego odcinka jest trochę clickbaitem, bo w zasadzie u nas nie ma czegoś takiego jak seminarium. To już pokazuje, że wszystko nam się będzie komplikować w schemacie. Ostatnio śmiałem się z jednym księdzem, że 7 lat w zakonie to jest dobry moment, żeby w końcu pójść na teologię. Czyli zacząć w ogóle te studia, które kojarzą się z seminarium. No i zdradziłem wam moją dyspozycję. Kochani, formacja u jezuitów trwa 11-12 lat. Ale może być to równie dobrze 15 albo 10. No i oczywiście wszystko porozbijane na różne miejsca. Na świecie. Jeśli już się zgubiliście, to wróćmy do naszego słupka, tylko uwaga, bo nie będę powtarzać. Pierwszy etap to nowicjat i on trwa 2 lata. Taki czas poznania życia zakonnego, poznania w ogóle zakonu, duchowości, pogłębiony czas modlitwy, zmierzenia się z sobą samym, ze wspólnotą, czas doświadczeń. I ten czas uczy więcej niż bym myślał. W nowicjacie na przykład nauczyłem się kolejności kabelków w skrętce komputerowej, czyli tym kabelku do internetu. Tam jest 8 kabelków i one muszą być w odpowiedniej kolejności. No. W nowicjacie mamy też obuczyny, czyli dostajemy sutanny. Jezuici nie mają habitu, tak jakby co. I po nowicjacie składamy śluby. Śluby zakonne, śluby wieczyste, co może nas odróżniać od innych zakonów, bo nie mamy ślubów czasowych, one są od razu wieczyste. To taka ciekawostka. Potem przychodzi czas na studia. Filozoficzne. 3 lata. Pamiętam z liceum, z lekcji polskiego, jak nasza polonistka zaczęła robić interpretację wiersza. To był ten moment w moim życiu, że postanowiłem, że nigdy nie będę miał nic wspólnego z kierunkami humanistycznymi. A potem skończyłem filozofię. Chyba nie ma bardziej humanistycznego kierunku. Naprawdę. Być jezuitą. No i filozofię zazwyczaj kończymy licencjatem. Więc jestem zawodowym filozofem. Ale studia się kończą, trzeba iść dalej i kolejnym krokiem jest czas na jakąś pracę. I u nas ta praca nazywa się magisterką. Trwa zazwyczaj 2 lata. I to, że się nazywa magisterka, to nie ma nic wspólnego z stopniami naukowymi. Tylko jest to czas pracy. W jakimś dziele apostolskim. To jest konkretna praca gdzieś, gdzie pracują jezuici. W radio, w szkole, przy rekolekcjach. Ja na przykład przez 2 lata pracowałem w duszpasterstwie powołań i w szkole kontaktu z Bogiem, czyli dawałem rekolekcje dla młodzieży i starałem się jakoś też pomagać w rozeznawaniu powołania. Ale mówiłem o tym nieraz. I to był ten moment, w którym teraz się znajdowałem, tak? Czyli na tym schemacie byłem tu. A teraz przychodzi czas na teologię. Studia teologiczne, czyli znowu do ławki. I w zasadzie o tym nie mogę wam za wiele poopowiadać, dlatego że ja dopiero idę na tę teologię. I moją główną misją przez te 3 lata będzie studiowanie. Wróćmy do naszego schematu. Kończę teologię i po teologii zwykle są święcenia diakonatu. I bardzo często po skończeniu tych studiów przychodzi czas na kolejne studia. Nie, naprawdę, przychodzi czas na studia specjalistyczne. Czyli kolejne, ale takie, które bardziej będą już ukierunkowywały na daną dziedzinę. W trakcie tej specjalizacji, czyli w trakcie zazwyczaj 2 lat, przyjmujemy święcenia kapłańskie. Czyli po 11 lat. Tak, mniej więcej. No wreszcie te święcenia, po tych wszystkich latach formacji, wreszcie ten koniec. Chociaż właściwie to nie, bo u nas formacja się na święceniach nie kończy. Powiedziałem wam, że około tych 11 lat, ale tak właściwie to nie. Po święceniach, latach pracy, czyli łącznie 15-20 latach w zakonie, przychodzi taki czas, który nazywany jest trzecią probacją. Ten czas nosi też taką dumną nazwę – Szkoła Uczuć. I jest to czas podobny trochę do nowicjatu, bo znowu są 30-dniowe miesięczne rekolekcje w milczeniu, znowu jest czas prób i doświadczeń, tylko że teraz już po tych wszystkich latach w zakonie,
po tych wszystkich doświadczeniach, już jako nowy człowiek. I po tym wszystkim, po tych wielu, wielu, wielu latach, ojciec generał może takiego jezuitę dopuścić do ostatnich ślubów. I w zasadzie na tym dopiero kończy się formacja jezuit. Skomplikowane, nie? No ale teraz już wiecie wszystko. Wydaje się, że no tak rozrysowany schemat, to wszystko jest oczywiste. Tylko, że tak jest w Polsce, a za granicą może być jeszcze trochę inaczej. Tylko o tym to chyba nie będę wam potrafił nawet ja opowiedzieć, bo ja do końca nie wiem, jak wygląda to w USA, czy we Francji, czy w Niemczech. I po tym wszystkim, jak zobaczyliśmy ten cały przekrój tych wszystkich lat, u większości osób rodzi się to samo pytanie. Nie można szybciej? No, pewnie może, tylko po co? W sensie nawet patrząc na tę formację, która jest do święceń kapłańskich, już nie mówiąc o tej, która jest po święceniach, to dlaczego nie? W perspektywie tego, że święcenia kapłańskie są jakimś moim celem, to się może wydawać, że to jest cała wieczność. Tylko, że zakonnik wpierw jest zakonnikiem, a dopiero później księdzem. Święcenia kapłańskie nie są celem samym w sobie. One są pewnym środkiem, aby lepiej, bardziej służyć. I ja jeszcze nie mam święceń kapłańskich i służę. Tutaj, gdzie jestem, tak jak mogę. Daję rekolekcje, staram się jakoś moje talenty też angażować, nagrywam filmiki na tego YouTube'a. No i tak, ja chcę być księdzem, ale nie po to, żeby po prostu nim być, ale po to, żeby jeszcze bardziej służyć. No to moi drodzy, skoro już wszystko wiecie, no to chyba pora kończyć ten odcinek, no bo dzisiaj nie potrzeba żadnych kul energetycznych, ani nic takiego w tym filmie. To tyle wystarczy. Zapraszam was tylko, żeby udostępnić ten film, jeżeli oczywiście chcecie, i zostawić łapkę w górę, jeśli też chcecie, ale nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, bo no, jak nie będziecie subskrybować, to możecie przegapić kolejne filmy, a to byłaby wielka strata. Do zobaczenia, z Panem Bogiem. Cześć. Nagrywam, ale już kończę. Aha, przepraszam. Tylko jedno wezmę. Czyli co, dogrywasz? Ten? Ano, dogrywam. Cześć, Łuki, halo. Co tam?